co pokazała sytuacja w 1989 roku. Kiedy odzyskaliśmy niepodległość, każdy poszedł swoją drogą. Każdy znalazł sobie jakąś własną partię, z której chciał działać, jakąś własną płaszczyznę ideologiczną, w której chciał działać, i fajnie, iśmy się rozeszli wówczas. I to bardzo dobrze, że nie musimy w dalszym ciągu śpiewać w jednym chórze, śpiewać międzynarodówki. Tak? Że możemy robić każdy to, co uważa za stosowne w sferze politycznej. KOR był Komitetem Samoobrony Społecznej. Był organizacją społeczną, która postawiła sobie za cel, za zadania pewną działalność społeczną. W latach 70. aktywność społeczna była praktycznie zerowa, praktycznie żadna. A mimo to udało się wykrzesać w naszym społeczeństwie to ogromne wsparcie społeczne dla KOR-u. Ogromne wsparcie społeczne, które polegało choćby na tym, że KOR miał pieniądze, że ludzie dawali te pieniądze, że byli gotowi ryzykować, udzielając mieszkań na składanie bibuły, udzielając mieszkań na drukowanie tej bibuły, samochodów na jej transport. To, że te książki wydawane w podziemiu rozchodziły się jak świeże bułeczki w nakładach kilku, a nawet kilkunastu tysięcy egzemplarzy, jak Kompleks Polski Tadeusza Konwickiego. To świadczy, że jednak to społeczeństwo żyjące w marazmie jakoś się przebudziło. Przyjrzeć się na wszystkie oświadczenia, oficjalne denuncjacje KOR-u, to właściwie tam znajdziemy tylko jeden tekst, który można powiedzieć, że jest tekstem ideowym, ideologicznym. Jest to tekst na kolejną 50. rocznicę odzyskania niepodległości w 18 roku. Wszystkie inne teksty KOR-u są tekstami bardzo konkretnymi. Ja myślę, że tylko w ten sposób, właśnie konkretnie działając, tak, mogliśmy być razem. Bo gdybyśmy zaczęli w tych naszych działaniach podejmować kwestie, na przykład, szeroko rozumiane kwestie polityczne, wówczas nie doszlibyśmy do porozumienia. Chodziło o to, aby ta grupa ludzi bardzo różnych, żeby mogła wspólnie działać. I jest kilka przypadków osób, które skoro wyszły. Skoro wyszły, bowiem chciały działać bardziej ideologicznie. Myślę tutaj o Wojtku Ziembińskim, czy o księdzu Kamińskim, którzy przeszli do Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Oni chcieli bardziej ideologicznie się wypowiadać, ale to się nie dało. Tego nie można było w KOR-ze zrobić, bo byśmy się po prostu rozeszli. Tak, jak rozeszliśmy się po 1989 roku. Myślę, że my nie braliśmy odpowiedzialności za ludzi, którzy z nami współpracowali. To oni sami brali za siebie odpowiedzialność. Nie było takiej sytuacji, w której komuś coś ktoś by nakazywał. Komuś ktoś coś by polecał zrobić. Każdy ze współpracowników komitetu sam podejmował decyzję, czy chce ryzykować i dać ten samochód na przewóz papieru albo wydawnictw, albo nie. Także to było w pełni dobrowolne funkcjonowanie. Co jak czytam te swoje teczki, to nie w głowie, po prostu nie byli w stanie tego zrozumieć funkcjonariusze służb bezpieczeństwa. Dla nich była to struktura, którą ktoś kierował, ktoś zagadywał, ktoś wydawał polecenia, ktoś te polecenia egzekwował. Nic z tych rzeczy. Nie wszyscy współpracownicy
KOR-u od początku do końca przetrwali. No, wielu się wykruszyło po drodze, wielu nie wytrzymało presji, czy to presji, nie wiem, rodziny, czy presji policyjnej. Także to, biorąc pod uwagę właśnie, że tu nikt niczego nie musiał, a co najwyżej chciał, więc to naturalne, że jedni ludzie odchodzili, drudzy przychodzili, ale tak jest właśnie w życiu. Przy pierwszym spotkaniu, przy takim spotkaniu, kiedy KOR nie powstał, to było tydzień wcześniej, przed 23 września, spotkaliśmy się u profesora Lipińskiego i wtedy KOR miał powstać, nie powstał. Ale już wtedy, przy tym pierwszym oświadczeniu, które właściwie nie ujrzało światła dziennego, przy tym pierwszym oświadczeniu wszyscy zebrani jakoś uznali, że tekst tego musi być wspólny dla wszystkich, że wszyscy muszą się z tym zgodzić. I to było jakoś tak naturalne, że gdy wybraliśmy sobie komisję redakcyjną, która redagowała, przygotowywała pierwsze teksty, to potem te teksty musiały być zaakceptowane przez wszystkich członków KOR-u.